tajemnica pozornej niemocy Boga. Wiara w Boga Ojca Wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy, w dowolnym uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Chrystus ukrzyżowany jest więc mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. W zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec z działaniem swojej potęgi i siły okazał przemożny ogrom mocy względem nas wierzących. Jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych dróg Wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć do niej moc Chrystusa. Najdoskonalszym wzorem tej wiary jest dziewica Maryja, która uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i która mogła uwielbiać Pana. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Rozum ludzki, przyjąwszy ideę Boga Wszechmogącego, akceptuje następnie łatwo i bez wahania to, w co trzeba wierzyć, jakkolwiek byłoby wielkie i wspaniałe, przekraczające porządek i miarę rzeczy. Pewnie każdy z Was w jakimś momencie życia stawiał sobie pytania dotyczące tego, dlaczego Bóg coś dopuścił, dlaczego Bóg na coś się zgodził, dlaczego Bóg coś pozwolił, dlaczego nie zmienił, nie zatrzymał, nie przeciwstawił się. I to są zupełnie normalne pytania. I niektóre z nich pewnie będą nam towarzyszyć aż do ostatniego tchnienia. Na niektóre w trakcie życia znajdujemy odpowiedź, znajdujemy sens tego, co się wydarzyło. I dzisiaj twórcy katechizmu mówią nam o tym, że może się tak czasami wydawać, że ten Bóg Wszechmogący jest pozornie niemocny. Że nie ma mocy tego zmienić, skoro tego nie zmienia. Tymczasem On najbardziej objawia swoją wszechmoc poprzez swojego Syna, który w dobrowolnym uniżeniu i zmartwychwstaniu zwycięża każde zło. Im mniej rozumiemy i im więcej jest prób w naszym życiu, tym bardziej warto prosić Maryję, Dziewicę, żeby pomagała nam odkrywać to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Żeby pomagała nam stać pod krzyżem i szukać zrozumienia. Żeby pomagała nam przylgnąć w wierze do tej tajemnicy,